Związek Kurpiów, 2022 rok. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przetłumaczony na kurpiowski. Mały księć po kurpsiosku. Czytają Krystyna Łaszczych i Mirosław Grzyb. Rozdział 5. Co dzień am się dowiadywał czegoś nowego o planecie, o wyjaździe, o planowanej drodze. Am to poznawał pomału z przypadkowych słowów i zdaniów, gadanych od czasu do czasu. I tak trzeciego dnia am już siedział, jako bzieda mogło zrobić baobaby. W ten czas to się zrobiło przez Jegniacka, bo mały ksiądz spytał ma naraz, jakby w coś nie zierzał. Czy wej to prawda, że Jegniacki jedzą krzaki? Jo, to prawda. O, to fest się z tego ciesa. Nie pojmowałem, dlaczego i to dla niego takie ważne, że Jegniacki zjadają krzaki. A mały ksiądz jeszcze dopytał. Jak tak, to one jedzą te z baobaby? Wyperswadowałam, że baobaby to nie krzaki, tylko drzewa. I to tak duże jak kościoły. I jakby nawet zabrać ze sobą całą urta słoniów, to by one nie poradziły nawet jednemu baobabozu. Kiedy mały ksiądz usłyszał o urcie słoniów, roześmiał się. Trzeba by było poustawiać jednego na drugam. Później podumał i dodał. Ale za sam baobaby zrobią się drzewani są malutkie. To rzecz pewna. Ale dlaczego i chcesz, co by Jegniacki zjadały małe baobaby? Odpowiedział ni, jo, jakby chodziło o normalną rzecz. Com się namordował, ale jakoś tam są pojon. Na planecie małego księcia, tak jak na drugich planetach, są rośliny pozytecne i są zielicha. Są ziarka roślinów dobrych dla człowieka i złe ziarka zieliska albo czegoś gorszego. Ziarków nie zidać. Z psiosobzie schowane w ziani, a z dopóty, kiedy którnamuś z nich przyjdzie chęć się obudzić. Wypuszcza w tanca smalutki psiankny kełek, który najpierw wychodzi z ziani i pomału rośnie w stronę słonka. Kiedy są to sadzonki rzodkiewki albo ruzy, można jam dać rosnąć, jak chcą. Ale jak jest to małe zielisko, trzeba wyrwać je jak najchiziej, kiedy tylo je poznamy. Bzieda była w tam, że na planecie małego księcia były ziarka niedobre, ziarka baobabu. Pełno ich było w ziani. Jak tych malutkich baobabów się nie wyrzie, to później się ich już nie pozbędzie. Zajno całą planetę, przełożą ją korzeniami. I jak planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to ją rozsadzą. Musowo trzeba tak robić, powiedział mi później mały ksiądz. Rano, po umyciu się i oblecaniu, idzie się na taki obszar planety. Musi z dzień w dzień wyrywać małe baobaby z korzeniami, jak tlo je rozróżnić od krzaczków ruzy do chturnych, jak małe są podobne. Jest to robota nieciekawa i marudna, ale łatwa. Jednego dnia poradził mi, co bym zrobił taki malunek, który by pomógł dzieciom z naszej planety pojąć, jakie groźne i niedobre dla ludziów są baobaby.
Jak kiedyś będę jeździć po świecie, mówił mi, to może jam się przydać. Co sam ostawianie roboty na później nie zrobi szkody, ale co chodzi o baobaby, to zawdy je Sodoma. Am znał planeta, na której siedział legat. Przegapił tylo trzy pandy. Jak mały ksiądz mi opowiedział, takam narysował to planeta. Nie lubię się mądrzyć i prazić morałów. Ale w obziedzie, jako mogą zrobić baobaby, mało kto żyje. A nie szczęście, które może napotkać tych, które trasią na taką planetę, jest tak zielgie, że musa was przestrzec. I przez to głośno gadom. Dzieci, uważajta na baobaby. Dużą roboty miał z tam malunkam, alem go zrobił po to, co by ostrzec moich kompanów przed zielgą bziedą, jaka od wieków była, a chturno mało kto zna. Moja utruda nie posła na marny. Może wej zapytata, przez co w tej książce nie ma jansych malunków, tak udanych jak malunek baobabów. Odpowiedź jest prosta. Próbowałem je zrobić, ale mi się nie udały. Jak malowałem baobaby, cały czas zdumałem, jaka to ważna rzecz. Tłumaczenie na Kurpiowski: Irena Bachmura, Zofia Bogdańska, Leszek Czyż, Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Krystyna Łaszczych, Milena Nalewajk, Krystyna Opalach-Olender, Anna Raskolnikow, Danuta Staszewska. Opracowano na podstawie przykładu z języka angielskiego i francuskiego tłumaczki Agaty Kozak dla Internetowej Biblioteki Wolne Lektury. Kierownik zespołu i koordynator Mirosław Grzyb. Korekta Irena Bachmura, Leszek Czyż, Krystyna Łaszczych. Redaktorka Iwona Choroszewska-Zyśk. Opracowanie kolorystyczne i graficzne ilustracji, projekt okładki, skład Bartosz Duda, biartek.pl. Mały ksiądz po kurpiowsku, wydany w 2022 roku przez Związek Kurpiów.